Rysunek SpongeBoba na czterech poziomach. Początkujący, zaawansowany, pro i legenda. Zaczynamy od poziomu totalnego początkującego. Nie zmazując szkicu, bo po co? Przeszedłem od razu do grubych, intensywnych kresek markerem z farbą. Ignorując każdy szczegół, rysowałem tylko to, co wydawało mi się, że widzę. Nie patrząc praktycznie na zdjęcie. Czyli popełniając jeden z największych błędów początkujących rysowników. Pewne umiejętności trudno mi było jednak ukryć. Proste, estetyczne linie wskazują jednak na to, że udało mi się pozbyć niektórych nawyków. Mam nadzieję, że docenicie moje starania, bo ten challenge był naprawdę mentalnie wyczerpujący. Zaraz pokażę wam efekt końcowy, ale najpierw szybka informacja. Jeżeli nie chcecie się szukać na profilu kolejnych części, możesz je obejrzeć dosłownie już teraz. Wystarczy, że klikniesz link w przypiętym komentarzu, a w sekundę zostaniesz przekierowany do całości. To jest efekt końcowy pierwszej ćwiartki i mam nadzieję, że widzimy się po drugiej stronie.